Cześć, witajcie, Adam Goździewski. Dzisiaj wam pokażę nakolanniki, które sobie sprezentowałem na gwiazdkę. Trzeba dbać o kolana, dbać o zdrowie i w dzisiejszym filmie wam pokażę, jak one się sprawują, czy są warte swoich pieniędzy, także zachęcam do oglądania tego filmu. Na filmie w tej chwili widzicie, jakie się zakłada, są ustabilizowane nad kolanem, nie spadają, nie zsuwają się, ale to wszystko będzie za chwileczkę w filmie. Nie zapomnijcie dać lajka, komentarz. Jeżeli jesteście ciekawi, gdzie te nakolanniki kupiłem, to będzie link w opisie. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam serdecznie, Adam Goździewski, hejo! Przed wami pierwszy dzień, około godziny 15, zacząłem kłaść płytki 80x80, producent Rex, włoskie płytki, także w pierwszy dzień aż tak mocno na tych kolanach nie pracowałem, aczkolwiek tutaj widzicie na przyspieszonym filmie, że praktycznie cały czas na kolanach. Majstry, którzy kładą duże ilości kafli, to wiedzą, że jednak te kolana mocno dostają po tyłku, tak w cudzysłowie, dlatego trzeba dbać o to i uważam, że zakup tych nakolanników jest trafiony po całym dniu pracy. Tutaj jest pierwszy dzień akurat, także nie był aż tak mocno obciążony, aczkolwiek drugi dzień już od godziny 7 do godziny 16, cały dzień praktycznie na kolanach. Drugi dzień prac, tak jak widzicie, nie nagrywałem od samego rana, tylko gdzieś tak od godziny 12, tylko i wyłącznie po to, żeby was nie zanudzić tym filmikiem. Tak jak widzicie, no dalej kładę te kafle 80x80, pokój ma około 6x6 metrów, czyli w przybliżeniu około 36 metrów kwadratowych. Także tak jak tutaj też widać, cały dzień na tych kolanach pracujemy. Do systemu samopoziomowania płytek używamy systemu Kubala, co też pewnie zauważyliście. A teraz będzie recenzja po 3 dniach użytkowania nakolenników. Oglądajcie. Tak jak widzieliście przed chwilą, nakolenniki się sprawdzają, usztywnienie jest, tak jak tutaj widać, i u góry nie spadają, kolano jest cały czas stabilne. Ja już trzeci dzień na tych nakolennikach tutaj zasuwam, położyłem 30-40 metrów płytek. Także trzeci dzień już, łatwe w zapięciu, nie wrzynają się, co jest ważne, przy kilku godzinach pracy na nich nie bolą kolana, jedyne co, to kolano się strasznie poci i są mokre spodnie, ale tak jak tu widzicie, ta pianka jest silikonowa, jest to bardzo, można powiedzieć, gruby element, około 3-4 cm jest pianki silikonowej, także kolano się nie męczy. Tak jak widzieliście na filmie, ja na tych kolanach chodziłem. Chłopaki, tu się śmialiśmy, że można na tych nakolennikach nawet do Częstochowy i z powrotem się przejść, tylko nie wiadomo, czy na asfalcie by się nie starły, ale poza tym są naprawdę warte swojej ceny, także polecam z tego miejsca naprawdę, no, dla wszystkich, którzy pracują na kolanach, to myślę, że to jest dobra rzecz i no, trzeba dbać o zdrowie, to jest najważniejsze, bo co nam z tych pieniędzy, z tej roboty, z tego wszystkiego, jak zdrowie nam się skończy, a kolana, no to jak dobrze wszyscy budowlańcy wiecie, to jest nasza pięta Achillesowa i warto o te kolana zadbać. Także polecam, w linku na pewno będzie, znaczy w opisie będzie link do sprzedawcy, od którego kupiłem te nakolanniki, także będziecie mogli sobie zobaczyć. Polecam.